Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są tuż za rogiem. Za kilka godzin poznamy werdykt i zobaczymy, jak wpłynie to na rynek kryptowalut. Jak dobrze wiecie, trwała zacięta walka pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalem Harris i zależnie od wyniku może dużo w najbliższym czasie się wydarzyć, na co dotychczas rynek kryptowalut raczej w ostatnich dniach reagował negatywnie, ponieważ szukaliśmy tutaj tej wyceny, szukaliśmy jakiejś dozy pewności, która jednak się nie pojawiła, szczególnie w momencie, gdy Kamala w ostatnich dniach umacniała się w sondażach. Więc sprawdźmy, co potencjalnie może się wydarzyć, czego możemy się spodziewać po rynku kryptowalut i jak to wszystko rozegrać, jak te najbliższe tygodnie po prostu mogą wyglądać i funkcjonować. Subskrybujcie kanał i zostawcie kciuk w górę. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni Forexa, NFT ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzję. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw i kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skreślone z tym kanale, np. Na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku. Traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie. Więc na dobry początek myślę, że spojrzymy sobie troszeczkę wstecz. Zobaczymy, jak to wyglądało w przeszłości, bo pewnie większość z Was widziała grafiki, które pokazują po prostu, że to właśnie po wyborach w USA Bitcoin zazwyczaj wchodził w taką paraboliczną fazę wzrostową, co by się no, idealnie skorelowało z halvingiem, którego efekt taki w formie wypadkowej ceny bitcoina troszeczkę się opóźnia oraz m.in z obniżkami 100-procentowych, które też długoterminowo powinny wpłynąć pozytywnie. Więc w poprzednich trzech cyklach tak rzeczywiście było. Ta sytuacja miała miejsce w 2012, 2016 i 2020 roku. Po prostu wybory pokrywały się z początkiem banana zone. I bazując na tej korelacji daty wyborów i cykliczności rynku kryptowalut, spójrzmy, czy możemy spodziewać się powtórki z rozrywki w tym roku. Według mnie 2024 jest na swój sposób wyjątkowy, ponieważ podczas poprzednich elekcji temat kryptowalut praktycznie nie był poruszany przez kandydatów, a w tym filmie Pokażę wam, co się zmieniło i co to oznacza dla nas, czyli dla inwestorów rynku kryptowalut. Więc zmieniło się sporo, chociażby pod względem tego, jak branża kryptowalut stara się mieć wpływ na wybory. Polityczne zaangażowanie tego sektora w USA osiąga w tym roku wręcz bezprecedensowy poziom, co ma wpływ na bieżący cykl wyborczy. A w dobie rosnącej popularności kryptowalut i ich integracji z rynkiem finansowym, to właśnie firmy z sektora no, aktywów cyfrowych, sobie nazwijmy tak globalnie, coraz aktywnie wspierają polityków, kampanie prokryptowalutowe, aby właśnie zabezpieczyć swoje interesy i zyskać przychylność legislatorów, niezależnie od tego, kto sprawowałby pieczy nad państwem. Więc wydatki tej branży na kampanie polityczne osiągnęły w 2024 roku rekordowe kwoty, bo łącznie blisko 120 milionów dolarów. I to stanowi prawie połowę wszystkich korporacyjnych datków na wybory USA w tym sezonie. I tutaj najmocniej działają tak zwane PAC-I, czyli specjalne komitety wyborcze organizowane przez lobbystów. I są one finansowane przez Coinbase i Ripple, przeznaczając środki na wspieranie kampanii. Kandydatów pro krypto, zarówno ze środowiska Republikanów, jak i Demokratów. Ale teraz skupimy się i też dlatego pokazuję na razie wyłącznie prezentację, nad istotniejszą grupą w tym całym wydarzeniu, czyli na samych wyborcach. Bo w oczekiwaniu na wynik powinniśmy zadać sobie ważne pytanie, tak, niezależnie od tego, co się stanie. Czyli czy w ogóle kryptowaluty obchodzą Amerykanów, a może my żyjemy, wiecie, w jakiejś takiej kryptobańce i de facto tematy związane z krypto są najmniej ważnym kryterium wyboru nowego prezydenta. Sięgnijmy najpierw do statystyki badań, żeby sobie to opracować. No bo zobaczcie. Grayscale we wrześniu sporządziła ankietę stricte dotyczącą wyborów w USA i zapytano blisko 2000 Amerykanów, co sądzą o obecnym stanie gospodarki, jakie są ich oczekiwania oraz obawy. I tutaj warto wziąć pod uwagę wyniki tej ankiety, ale miejcie z tyłu głowy fakt, że to może być za mała grupa badawcza, by odwzorować ogół społeczeństwa w USA, liczący ponad 300 milionów osób. I tutaj patrzcie, 75% ankietowanych przyznało, że są inwestorami w różnej formie, mają na przykład nieruchomości, mają akcje, obligacje czy surowce, a 20% z nich przyznało, że tutaj macie tutaj łącznie, że posiadają w swoim portfolio kryptowaluty, tak? Więc jedna na cztery osoby wyraziła, że rosnąca inflacja jest jednym z głównych powodów problemów, przez które kraj jakby wpada w jakieś tarapaty. I filozofia związana z krypto raczej stoi no, w takiej kontrze, opozycji tak, do inflacji i tej takiej dewaluacji walut fiducjarnych, o czym sobie często ostatnio rozmawialiśmy. A świadomy wyborca zdaje sobie z tego sprawę i może brać pod uwagę stosunek kandydatów do krypto. Prawie połowa ankietowanych też przyznała, że blockchain jest przyszłością finansowego świata. No a takich tematów jak krypto nie można w takim razie ignorować, no bo powinni o tym pamiętać kandydaci na prezydenta i tak rzeczywiście robią, bo mogą zyskać wtedy sporo cennych głosów, gdyby okazywali wsparcie dla rozwoju tej technologii. Więc wyborcom ciężko było przyznać, która partia prezentuje lepsze stanowisko w sprawie rynku krypto. Zarówno Republikanie, jak i Demokraci byli na tym polu wybierani porówno mniej więcej, a wielu ankietowanych nie mogło się zdecydować na wybór jakiejkolwiek partii. Ponad połowa z nich wyraziła, że są bardziej skłonni oddać głos na kandydata, który jest dobrze poinformowany w sprawach najnowszych technologii, bo wiadomo, że to będzie miało duże znaczenie w przyszłości. A to może dać nam do zrozumienia, że owszem, są ważniejsze sprawy na głowie niż kryptowaluty, ale z drugiej strony Amerykanie nie ignorują tematu inflacji, swojego bezpieczeństwa finansowego i nowoczesnych właśnie różnych wdrożeń. Więc sektor krypto na pewno do tych tematów nawiązuje, a krypto stoi w kontrze do tradycyjnego systemu finansowego oraz jest innowacją, młodą branżą, bo wiecie, USAO zawsze pragnie być domem dla nowoczesnych technologii. Mamy Dolinę Krzemową, mamy inne miejsca i generalnie te startupy tam na potęgę się mnożą i część wyborców na pewno będzie stawiać swój głos na kandydata, który popiera zwalczanie inflacji, większą swobodę finansową oraz rozwój nowych idei. I do urn w tym roku uda się też sporo młodych osób, a nie jest tajemnicą, że podejście właśnie inwestycyjne pokoleń milenialsów i generacji Z no różni się od strategii starszych generacji. Tutaj jest takie badanie, coroczne zresztą, od Szwab. To jest taki duży fundusz inwestycyjny i on się koncentruje na tym, czym inwestorzy młodzi się trudzą i jakie mają priorytety. I tutaj rzeczywiście kryptowaluty są na szczycie ich listy. Tutaj zobaczcie, 62% wśród milenialsów, więc rzeczywiście bardzo dużo. Przyznali oni, że będą kupować ETF-y oparte o kryptowaluty w najbliższym czasie. I słuchajcie, mam też dla was taką małą niespodziankę, bo w końcu w niedzielę, w związku też z wyborami, z takim wejściem w ten potencjalny, domniemany banana zone, z przeciągającą się konsolidacją i szeregiem innych czynników, wypuszczamy pierwszy w Polsce serial o rynku kryptowalut. Na no, czegoś takiego jeszcze u nas nie było i uważam, że warto będzie to obejrzeć, więc zobaczcie sobie trailer i zapraszam w niedzielę o 18. .00. Na tym kanale subskrybujcie, żeby nie przegapić. No dobra, więc wracamy do tematu dzisiejszego odcinka, no bo wiemy, jakie zdanie Amerykanie mają na temat rynku kryptowalut i a propos wyborów, jak to wpływa na ich decyzje. Więc zobaczmy sobie teraz i sprawdźmy, jakie tutaj wrażenia na ten temat i jakie statementy rzucają na prawo i lewo sami kandydaci, tak? I zaczniemy od obozu demokratów. Więc na pewno pod rządami Bidena i jego zastępczyni Kamali Harris, SEC i inne agencje regulacyjne zintensyfikowały działania wobec branży i w szczególności Gary Gensler, mianowany przez Bidena przewodniczącym SEC, prowadził liczne działania egzekucyjne przeciwko giełdom kryptowalut takim jak Coinbase i Binance, zarzucając im nieprzestrzeganie przepisów dotyczących papierów wartościowych. I co gorsza, administracja Demokratów rozważa również prowadzenie CBDC, a takie postulaty z pewnością nie spodobają się wyborcom którzy mają pojęcie o kryptowalutach i wiedzą coś o niezależności i wolności finansowej. Zresztą o CBDC ostatnio kręciłem, w prawym górnym rogu jest ten materiał. Więc po prostu wydaje się, że republikanie mają o wiele cieplejszy stosunek do krypto niż obóz przeciwny. Donald Trump, mimo swojego wcześniejszego sceptycyzmu wobec krypto, no tutaj rzeczywiście wyraża obecnie bardziej przyjazne podejście. W swoim przemówieniu na konferencji Bitcoin 2024 stwierdził, tutaj cytuję, że Stany Zjednoczone mogą stać się kryptowalutową stolicą świata i zapowiedział, że chciałby, aby rząd USA utworzył strategię Strategiczną rezerwę opartą na Bitcoinie, co miałoby wzmocnić krajową pozycję w tej branży. Trump wyraził również krytykę wobec aktualnych regulacji, podkreślając, że obecne kierownictwo SEC pod Garym Genslerem, jak to mówi, blokuje przyszłość zamiast ją rozwijać i obiecał, że zwolni Genslera w pierwszym dniu jego kadencji. Trump i jego sztab próbują przekonać wyborców, że postrzegają kryptowaluty jako istotny element gospodarki, który wymaga wsparcia ze strony władz federalnych, ale bez nadbiernej ingerencji. I szczególnie ważnym oświadczeniem, jakie republikanin wydał w trakcie swojej kampanii, było kategoryczne. Sprzeciwienie się CBDC, a Trump jasno dawał wielokrotnie do zrozumienia, że za jego kadencji taki twór totalnie nie ma prawa powstać. Więc w ostatnich miesiącach republikanie dosłownie pozamiatali w tym temacie, wykorzystali negatywne podejście demokratów do krypto w latach poprzednich i można powiedzieć, że sprzedali kryptoinwestorom perfekcyjną przyszłość tego rynku, ponieważ Trump powiedział, że zwolni Genslera, dołoży wszelkich starań, aby branża aktywów cyfrowych prosperowała w USA za jego kadencji. No i demokraci, wiecie, podłapali to trochę, zauważyli, że przegrywają na tym polu i też postanowili dokonać tu zwrotu o 180 stopni, czego dowód widzicie na tej grafice. Politycy z niebieskiej partii zaczęli sypać postulatami, i wręcz o tym, że krypto i to rewolucja i zależy im na tym, aby biznes oparty o nowe technologie rozwijał się w ich kraju, dlatego stworzą pod to przyjazne regulacje, ale to było już wiecie, no pod koniec kampanii powiedzmy, więc no rynek tego raczej nie kupuje i chyba żadna osoba, która mieszka w USA i jest kryptoinwestorem, no niezbyt chętnie będzie tylko i wyłącznie przez te postulaty na kamale głosować. Ludzie po prostu z naszej branży, Raczej chcą Trumpa, bo uważają go za bardziej kompetentnego w sprawach rynkowych. Wiadomo, nie wchodząc już w inne szczegóły, bo jesteśmy na kanale kryptowalutowym i na tym się tutaj skupiamy. No dobra, ale kto w takim razie wygra? Jak są te szanse, jak te obozy się rozkładają i kto ma więcej pary, że tak powiem, jeżeli chodzi o wyborców? Sprawdźmy to na polimarkecie w chwili obecnej, jak to wygląda. Jestem ciekawy, czy zdajecie sobie sprawę, jak ta gdzieś tam proporcja sił wygląda i jak to jest rozłożone. I polimarket to jest taki rynek oparty na poligonie. Ostatnio stał się bardzo popularny. W przeciwieństwie do tradycyjnych ankiet, gdzie uczestnicy po prostu odpowiadają na pytania, tutaj traderzy faktycznie inwestują swoje pieniądze w wyniki, które uważają za najbardziej prawdopodobne, i taki rodzaj zaangażowania często prowadzi do większej dokładności, bo traderzy wolą unikać strat finansowych. I większość uczestników stawia swoje pieniądze na Trumpa w tym wyścigu. Co trzeba zauważyć też, to to, że w ostatnich godzinach jego przewaga jednak się zmniejsza. Zobaczcie, jak to wyglądało. I teraz od parunastu, paru dziesięciu ładnych godzin troszeczkę się te kuleczki do siebie zaczęły zbliżać, a już się mocno oddalały, tak? Gdzie wcześniej jeszcze te szanse się przecinały. I nawet tutaj kamala przez chwilę, no niedługą, ale jednak miała większe szanse na wygraną niż sam. Trump. Więc tutaj faktycznie ta różnica na koniec głosowania może być znacznie mniejsza i wygrany może zgarnąć urząd bardzo niewielką większością głosów, albo nawet mniejszością, bo jest coś takiego, że poszczególne jeszcze stany mają różnego rodzaju, powiedzmy, moc tych głosów. Więc w tym popular voting Kamala może wygrać, a ogólnie na przykład Trump może wygrać całkowicie wybory. Zobaczcie, jakie tu są duże wolumeny, tak? Ile pieniędzy postawiono na poszczególnych kandydatów, jak dużo środków tutaj w te zakłady wrzucono. Ale jak w takim razie rynek, Reaguje na kilkanaście godzin przed wyborami, jak to wszystko w obecnym momencie wygląda. Wiadomo, że nas najbardziej interesują wykresy. Na jednogodzinówce bitcoina widzimy jakąś taką perspektywę krótkoterminową, bo w ostatnich dniach niemal musnęliśmy all time high i mamy od tego czasu korektę. Póki co na moment nagrywania materiału, czyli późnym wieczorem w poniedziałek, mamy minus 8%. I na rynku panuje obecnie niepewność. Będziemy mieli pewnie do czynienia z gwałtownymi ruchami, to w jedną, to w drugą stronę. Do kilku godzin po wyborach spodziewam się wycięcia, z long. I shortujących, więc może mocno bujać. Więc, no, gdyby Trump wygrał, to może to być potencjalnie dobrze odebrane przez rynek krypto. Naprawdę sporo się w tym tygodniu powinno wyjaśnić i wyklarować na najbliższe miesiące. Gdyby wygrała Kamala, to może być mocny zrzut, chwilowanie pewności i potem powolne odbudowywanie tego wszystkiego, co trochę negatywnie skorelowałoby się z yy, po prostu cyklami i zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Szczególnie altcoinom, którym się i tak mocno oberwało w tym scenariuszu, mogłoby się oberwać jeszcze mocniej. Ale, gdyby właśnie wygrała Kamala Harris, to najpierw, Pewnie na swoim stanowisku zostanie Gary Gensler. Informowałem Was też regularnie o tym, że duże fundusze ostatnio zaczęły składać coraz więcej wniosków o utworzenie ETF-ów na Litecoiny. No i to jest też ciekawa analogia, tak? bo najpierw mieliśmy zatwierdzenie ich dla Ethereum, potem fundusz Wanek złożył wniosek o ETF na Solanie, którego decyzja już będzie w marcu. Następnie mieliśmy wnioski o ETF na XRP, na Litecoinie, kolejne na Solanę, więc tutaj rzeczywiście ciekawe to wyglądało. I jest taki popularny gamingowy projekt Immutable, i on stoi za tokenem IMX i parę dni temu otrzymał od sec powiadomienie o postępowaniu w sprawie oferowania niezarejestrowanych papierów wartościowych, więc wydaje się po prostu, że z perspektywy czasu to, że faktycznie krypto, w szczególności altcoiny, mają podgórkę po prostu zapanowania Garego Genslera, więc gdyby Trump, biorąc pod uwagę co mówił tak i jak ten Gensler no, negatywnie wpływa na rynek altcoinów, jak to wszystko się przeciąga, to gdyby Trump wygrał, to powinno dać to mocnego boosta dla altów i rozpocząć jakby taki całkowity rajd na tym rynku. Powinno Inno, tak? nie mówię, że tak będzie, bo nie mam szklanej kuli, ale to są takie tylko gdybania. Więc w średnim i dłuższym terminie, w perspektywie tygodni, miesięcy, uważam, że rynek krypto po wyborach będzie rósł, niezależnie od tego, kto wygra. Sprawdźmy sobie właśnie, jak te wybory wpłyną na rynek kryptowalut. W mediach, tak ogólnie, populistycznie gdzieś tam wszechobecne są artykuły, które wypowiadają się na te tematy, tak? I są dwa scenariusze takie główne, że gdy Trump wygra, to Bitcoin przybił ten TMHI poleci w stronę 80 tysięcy, a gdy wygra Harris, no to Bitcoin zdampuje w okolice 50 czy poniżej 60. Takie kwoty się przewijają. I każdy z nas uważa to za realne, co jest dosyć niesamowite, no bo to są duże wartości, wahania procentowe, ale no wiemy jak ten rynek jest zmienny, jak jest mocno skorelowany z tym, co się dzieje właśnie między innymi w tej największej gospodarce świata, więc nam zostaje po prostu oczekiwać i się dostosować. I pamiętajcie, że nawet jeżeli odpalicie na przykład longa pod wygraną Trumpa, to nie powiedziane, że wam go nie, nie wytnie, tak? Bo zaraz przed wyborami może być sytuacja, że przykładowo poleci jakaś szpila w dół o 80%, bo takie sytuacje się zdarzają i wszystkie longa które były na dźwigni razy 10 czy razy 12 bez stop lossa, nawet do likwidacji może wyciąć, pomimo tego, że potem będzie laga w górę. Więc to będzie ciężki moment do rozegrania. Jednak, no wiecie, kryptowaluty niejednokrotnie takich zmienności doświadczyły. Ale żeby was pocieszyć, to za każdym razem dynamicznie się regenerowały i odrabiały wszystkie straty z nawiązką. Na przykład Milk Road ostatnio publikował taką grafikę, być może już się widzieliście, bo pewnie ją gdzieś rzucałem, na której mamy pokazane zachowanie się SP500, złota i bitcoina, poważnych wydarzeniach geopolitycznych. Tutaj macie bitcoina, tak, 10 dni po wydarzeniach i 60 dni po wydarzeniach, że praktycznie zawsze, gdy coś się złego działo, wiecie, była eskalacja tam wojny, stany, Iran jakieś tam wiecie sprzeczki, pandemia, gdzie się wy zwania właśnie w trakcie elekcji, inwazja Rosji na Ukrainę, jakieś kryzysy regionalne w Stanach Bankowe, tak ten carry trade na jenie, to takie główne to były wydarzenia z ostatnich czterech lat, takie globalne, gospodarcze. I rzeczywiście Bitcoin, zobaczcie, za każdym razem po 60 dniach minimum 6% był na plusie, a nawet 131%, więc w tych wartościach się poruszaliśmy i znacznie przebijał złoto i S&P 500 pod względem zwrotu, no z uwagi na swój często duży spadek po takim wydarzeniu. Więc jak ktoś jest na rynku kryptowalut, to raczej nie jest na 10 dni, czy 20, tylko będzie w stanie w najgorszym wypadku 2-3 miesiące poczekać, szczególnie jeżeli tak już trochę czekano, nikt nie powiedział, że będzie, wiecie, kolorowo i tylko to będzie usłane różami, wiadomo, że w pewnych okresach człowiek się podkręca i sam myślałem przykładowo, że w tym drugim kwartale na początku będzie lepiej, bo były te ETF, -y, ale jednak się tak nie stało, stąd na przykład straty na wielu altcoinach, które pokazywałem i nikt tego nie ukrywa, bo dużo altcoinów przez rok czy dwa dało zarobić, zależy od tego, w którym momencie kto wszedł. Tak? Więc niezależnie od tego, kto był prezydentem, który z kandydatów, to historia pokazuje, że póki co dla krypto to nie miało, nie miało długiego znaczenia, ale długoterminowo i średnioterminowo, a w krótkim terminie, tak jak mówiłem, to będzie mocno się wahało i będzie dużo od tego zależało. Na Twitterze fajny wpis dał jeden z moich znajomych, kryptorower. I on zauważa, że Bitcoin zarówno po wyborach w 2016, jak i 2020 rósł. I to nie byle jak, bo wchodził właśnie w paraboliczną fazę. I też zwróćcie uwagę na to, że za każdym razem przed wyborami dochodziło do korekty i obecna sytuacja na rynku nie odbiega od tych z przeszłości. Więc gdyby historia miała się po raz kolejny powtórzyć, to po wyborach w listopadzie, no prędzej czy później, przełom listopada i grudnia, czeka nas upragnione banana na i te takie wiecie wszechobecne. Wzrosty. A jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to wpłynie na rynki tradycyjne, to też już odpowiadam, więc wybory raczej nie przeszkadzają na tradycyjnej giełdzie. Zwroty z amerykańskich indeksów były zazwyczaj pozytywne w latach wyborczych, a statystyk na ten temat na przykład dostarcza nam praca Fidelity. I od 1950 roku amerykańskie akcje osiągają średnie zwroty na poziomie 9% rocznie w latach wyborczych według ich badań, tak? Więc warto pamiętać, że te akcje i tak historycznie wzrastały. Ale tutaj wiecie, po prostu ten trend wzrostowy rzeczywiście był zachowany i wyglądał dosyć pozytywnie. I to chodzi o cały rok wyborczy, czyli też to, co było no, do dzisiaj przed wyborami. I w wielu innych badaniach stwierdza się generalnie to samo. Na przykład średnie zwroty dla indeksu S&P były podobne za latach wyborów prezydenckich, gdy brano pod uwagę długoterminową średnią za ostatnie 96 lat wyników rynkowych. A dane dotyczące wyników użyte w tej grafice sięgają aż do 1927 roku, i w tym okresie odbyły się 24 wybory prezydenckie. Więc wiadomo, to nie jest jedyny czynnik kształtujący ceny na rynkach. Wojny, kryzysy też mają duży wpływ, ale niektóre wybory miały miejsce w latach, kiedy główne wydarzenia gospodarcze, a nie same wybory, miały nadzwyczajny wpływ na rynki właśnie akcji. Przykłady to na przykład z tych nadzwyczajnych, takich wiecie plot twistów, to wielki kryzys 32 roku, druga wojna światowa, pęknięcie banki technologicznej, dotkomów w 2000, e, też na przykład globalny kryzys finansowy w 2008 i pandemia w 2020. Więc historia potwierdza też, że rynki są zazwyczaj bezpartyjne, chociaż popularne mity czasami sugerują, że jedna z partii jest lepsza dla zwrotów finansowych, to dane historyczne nie potwierdzają tych teorii, więc to nie ma znaczenia do końca, kto wygra w długim terminie, tak jak już mówiłem. Więc przede wszystkim tutaj należy być praktycznym na rynku krypto. Obydwie drogi prowadzą do Bitcoin powyżej stówki prawdopodobnie. Więc po prostu powinniśmy sobie zadać pytanie, co my z tą informacją jesteśmy zrobić w stanie dla swojego kapitału i jak powinniśmy rozegrać te wybory dzisiaj, jutro i ten cały czas po nich. Przechodzimy do tego. Więc, jeżeli jesteś inwestorem na rynku krypto i grasz pod długi termin, czyli 6-12 miesięcy, to nie sugerowałbym się zbytnio tym, kto wygra. Bo historycznie rynki finansowe w dużej mierze nie przejmowały się wyborami prezydenckimi, a próby dostosowania strategii inwestycyjnej w nadziei na skorzystanie z przewidywanych zmian rynkowych po wyborach mogą się obrócić przeciwko Tobie. No zobaczcie. Długoterminowe ruchy cenowe w większym stopniu napędzane są fundamentami rynkowymi gospodarczymi, takimi jak stopy procentowe, zyski dużych firm i inne czynniki ekonomiczne. I na rynku krypto dużą rolę też gra cykliczność, jak zapewne wiecie. Według tej teorii, czwarty kwartał tego roku i pierwszy kwartał następnego powinny być bycze. W trakcie tych wydarzeń będzie duże zamieszanie, będzie się dużo działo. Może to Wam ryć beret wręcz, będziecie się czuli niepewni i tacy skołowani, ale nie ma to znaczenia. Po prostu, jeżeli ktoś chce przetrzymać te kryptowaluty w czasie, to nie powinien w popłochu i sprzedać w momencie, gdy każdy zwątpi, tylko w optymalnym momencie, tak? na który się no, po prostu wyczekuje. Więc nie da się ukryć, że rynek teraz żyje tylko wyborami, bo ludzie lubią, wiecie, do czegoś dążyć, na coś czekać, żeby coś się działo i tak dalej żeby mieć o czym mówić, ale przygotujcie się na spore wahania, bo to będzie niezależne od nas. W dwóch poprzednich cyklach mieliśmy dwie korekty na Bitcoinie w okresie wyborów, a wtedy przecież nikt z kryptoinwestorów nie przykuwał aż tak dużej uwagi do tego, kto zostanie nowym prezydentem. Dlatego w tym roku może naprawdę mocno lokalnie pobujać i mimo tego wszystkiego, niezależnie od tego, kto wygra, moje... Tutaj przeświadczenie i takie podejście długoterminowo się nie zmienia. Uważam, że Bitcoin zregeneruje się najszybciej ze wszystkich innych aktywów, nawet gdyby była korekta, i gdy w końcu się zregeneruje, to po przetasowaniu, które altcoiny zobaczymy odpadną, które zostaną, będą jakieś też nowe projekty, finalnie wejdziemy w ten banana załom, który da nam jeszcze wiele uśmiechów na twarzy, ale trzeba do tego po prostu wytrwać. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale myślę, że będzie warto. Więc mm, za kilka tygodni, też rynek zapomni o tych wyborach, przypomni sobie o cykliczności, o obniżkach stóp procentowych, i powinno się w końcu zacząć dziać. Więc jeżeli chcecie to wszystko rozegrać razem ze mną, link do giełdy, z której korzystam we współpracy właśnie z Bybitem jest w opisie. Macie cashback na start 30 dolarów zwrotu, do 300 30 tysięcy dolarów zwrotu z pierwszego depozytu i kilka innych bonusów, kurs ratingowy w Akademii, vip na Discordzie, turnieje, giveaway'e, moją książkę za darmo. Mm. Tutaj wadam jaką kryptowalut z moim podpisem, wysyłam do paczkomatów. Na Telegramie jest całe info, więc zarejestrujcie się z linków w opisie. No i tyle. Pamiętajcie, że każdy sam podejmuje decyzję, co kupuje i jak to robi, żeby potem nie było płaczu. Więc dziękuję za wysłuchanie. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia już jutro, gdzie zaprezentuję wam dalszą strategię na to, co się dzieje i co rozgrywamy już po zdobyciu tej informacji, kto wygrał wybory prezydenckie. Do zobaczenia. Trzymajcie się mocno krzeseł, bo będzie bujało. Cześć.